Dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest Rafał Blechacz. Spotykamy się po bardzo długim czasie, ale ta dzisiejsza rozmowa ma związek z płytą, która już za kilka dni, 3 marca, będzie miała swoją premierę. Ta płyta nosi tytuł Chopin. Po prostu Chopin czy aż Chopin? Rafale, jak to jest? Czy można uznać program tej płyty za swego rodzaju sumę chopinowską? Czy jest to tylko pewna migawka z bardzo szczególnie określonych ram czasowych 1839-1846, a więc taki późny, dojrzały Chopin. Co ta płyta mówi o Chopinie i co ta płyta mówi o tobie w tym momencie? No, myślę, że to jest pytanie też do publiczności, która to będzie słuchała, ale to jest przede wszystkim płyta z sonatami Chopina, sonata bemol, sonata hamon. To są dwa potężne dzieła, które oczywiście zestawiłem z mniejszymi formami, czyli z nocturnem fismol i z barcarolą, która dość dobrze wprowadza, chociaż na płycie znajduje się na ostatnim miejscu, dobrze wprowadza do sonaty hamol, a nocturn fismol często łączyłem właśnie z sonatą bemol. Niemniej myślę, że powiedzenie, że to jest suma chopinowska w moim wydaniu, to jest troszeczkę za duże określenie, za bardzo patetyczne. Przede wszystkim to jest powiedzenie, wypowiedzenie się w sonatach Chopina, wypowiedzenie się o tych formach. Suma chopinowska myślę, że dotyczyłaby większej ilości utworów Fryderyka Chopina. Sonaty nie definiują w całości, wydaje mi się, stylu chopinowskiego. Nie chcę zdradzać następnych moich planów co do tego kompozytora, ale skupmy się na tym, co jest teraz, czyli album z dwiema sonatami Chopina. Na pewno te utwory we mnie pracowały dosyć mocno przez 15-17 lat. Myślę, że okres pandemii miał tutaj też bardzo duże znaczenie, zwłaszcza jeśli idzie o sonatę bemol. I poczułem ten moment w 2021 roku, a konkretnie koniec lata, początek jesieni, żeby wejść do studia i zarejestrować tą sonatę, łącznie z sonatą hamon. Także tak mniej więcej bym odpowiedział na to pytanie. Powiedziałeś, że to jest o formach, forma sonatowa, ale ja rozumiem, że tu nie chodzi tylko o formę, chodzi także o pewną emocję, co zresztą już wynika z tej twojej ostatniej wypowiedzi. Nawiązałeś do czasów pandemii, nawiązałeś do tak naprawdę tragicznego czasu dla nas, dla wszystkich, jak i bardzo trudnego czasu dla artystów, dla ciebie w szczególności. Tak, oczywiście. To był jeden z, mi się wydaje, że najsmutniejszy okres w moim życiu. Myślę, że to dla wielu artystów, żeby nie powiedzieć dla wszystkich, był rzeczywiście to czas dramatyczny, bo zostało nam zabrane coś, co jest właściwie w jakimś sensie, sensem naszego życia. I był to okres dosyć na początku zwłaszcza i później, kiedy postępowały coraz to nowe restrykcje, dosyć demotywujący. Mówię o sensie życia dla muzyka, jako czynnego artysty, który postrzega swój zawód jako pewną misję, a więc dzielenie się pięknem z drugim człowiekiem. I tego nie można było robić no, tak, jak się do tej pory to odbywało. Oczywiście z pomocą przyszły koncerty online, ale nie było już tego sprzężenia zwrotnego, nie było tego kontaktu z drugim człowiekiem. Można było sobie ten kontakt tylko wyobrazić, czyli tutaj duża rola wyobraźni, ale nie czuło się tej publiczności. I to było bardzo trudne dla mnie osobiście, bardzo smutne. Też i z tego względu, że ja nigdy i nadal też nie jestem jakimś wielkim fanem tak zwanych koncertów online, fanem mikrofonów, fanem kamer. Więc nie miałem tego typu przedsięwzięć aż tak bardzo dużo jak inni artyści. Dlatego też zdecydowałem się na wejście do studia i zarejestrowanie płyty. Natomiast koncerty online właściwie w tym czasie nie istniały dla mnie. Powiedziałeś, że bardzo ważny jest dla ciebie ten kontakt z publicznością, żywe wykonanie, recital. No ale mamy do czynienia z nagraniem studyjnym. To znaczy wszedłeś do studia z wizjami tych dwóch sonat, przy czym sonata hamol jest z tobą no, co najmniej od konkursu chopinowskiego, a na pewno wcześniej, czyli lekko licząc pewnie 20 lat, bo przecież grałeś tę sonatę podczas konkursu w 2005 roku, podobnie zresztą jak barcarolę. Sonata bemol przyszła do ciebie w tym czasie pandemii.
Jak się ma to nagranie, ta twoja studyjna praca z dwiema sonatami, z tym, co przedstawiasz publiczności podczas żywego wykonania? Czy pracujesz nad tym w studiu w taki sposób, że nie wiem, wyobrażasz sobie na przykład jakąś konkretną sytuację, grałeś to w którejś sali koncertowej i starasz się odtworzyć tę atmosferę, te emocje, które ci wtedy towarzyszyły i które wydawały się jakoś bardzo prawdziwe, bardzo cenne, bardzo wyjątkowe, czy w ogóle odcinasz się od tego kontekstu estradowego i w studiu na nowo starasz się stworzyć pewną emocjonalną prawdę? Staram się przypomnieć te emocje z koncertów, ale na bazie wcześniejszych doświadczeń studyjnych trzeba, stety i niestety, pokazać większą jakby dynamikę i skalę emocjonalności, dlatego że w odsłuchu, w ogóle mikrofony mają też to do siebie, że dosyć spłaszczają przekaz dynamiczno-emocjonalny i czasami pewne rzeczy trzeba jakby bardziej przerysować w studio, żeby efekt odsłuchiwanego utworu był taki, jaki być powinien, czyli taki, jaki na przykład znamy z koncertów. Tak więc niekiedy pewne kontrasty dynamiczne muszą być mocniej zarysowane, większa amplituda, większa różnica między forte a piano. W studio można na przykład, to zależy też od odpowiedniego ustawienia mikrofonów, ale można grać tak zwaną dynamiką domyślną, czyli to piano, które zdaje egzamin w studio, niekoniecznie zda egzamin w sali koncertowej. Po prostu będzie tego dźwięku za mało lub będzie taki bardzo matowy. W przypadku mikrofonów i odpowiedniego ustawienia można pokusić się o taką dynamikę, że naprawdę bardzo delikatnie, ledwo dotyka się klawiszy, dotyka się klawiatury. No to też wpływa na pewne takie podejście emocjonalne, które powinno być w studio bardziej też, nie chcę powiedzieć przerysowane, ale większe niż w sali koncertowej z tych powodów, o których wspomniałem wcześniej. Czyli myślisz, że studio nagraniowe w jakiś sposób odziera wykonanie z takiej emocjonalnej naturalności przekazu? Może nie, że odziera, ale trzeba dokonać pewnych zabiegów, nie chcę powiedzieć, że sztucznych, ale pewnych zabiegów. Świadomych. Świadomych, tak. Które przybliżą nas lub pokażą w całości tą prawdę, którą znamy z koncertu. O to chodzi. Ja wiesz, nie bez powodu nawiązałem do konkursu Chopinowskiego w 2005 roku, bo to oczywiście no to jest fundament twojej pianistycznej kariery, to jest wielki moment w twoim życiu, który wszyscy pamiętamy znakomicie, ale to jest właśnie też ten moment, kiedy po raz pierwszy pewnie usłyszeliśmy w większości, mam na myśli publiczność koncertową, właśnie sonatę H-moll i właśnie Barcarolle. Od tego czasu minęło 18 lat. No to jest taki czas, można powiedzieć, dorosłości. Czy twoje spojrzenie na tę sonatę i na Barcarolle, która jest oczywiście formalnie mniej złożona, ale wewnętrznie kontrapunktyczność, ta cała sfera faktury Chopinowskiej, to jest utwór także o ogromnym stopniu złożoności. Czy czujesz, że ta muzyka jakoś w tobie dojrzała? Czy ta muzyka się po prostu w tobie zmieniła? A może jesteś tym samym Rafałem Blachaczem sprzed 18 lat, emocjonalnie, wewnętrznie, w tych utworach? To znaczy tak, na pewno się jakoś zmieniła, ale jeżeli ktoś oczekuje wielkich zmian, całkowitych jakichś, prawda, odwrócenia czegoś, co było wcześniej, do góry nogami, no to czegoś takiego nie ma, to nie chodzi o to. To jest proces, który cały czas postępuje, proces pewnego naturalnego dojrzewania. Zawsze ta naturalność była dla mnie ważna w utworze i w ogóle w muzyce. I myślę, że to w tym kierunku podąża. Na pewno, mówiłem to już wielokrotnie, jestem od pewnego czasu bardziej odważny, generalnie w życiu, ale też i generalnie w pokazywaniu pewnych pomysłów interpretacyjnych, które przychodzą w sposób naturalny. Nie polega to na jakiejś takiej, prawda, kalkulacji, czy to jest zgodne ze stylem Chopinowskim, czy nie. To myślę, że ten styl Chopinowski już tak jakoś jest zakorzeniony we mnie, że intuicja podpowiada mi, że to będzie właściwe, to będzie trochę bardziej ryzykowne. Tak jak powiedziałem, czasami po prostu lubię zarysować bardziej pewien kontrast dynamiczny, pokazać się bardziej emocjonalnie. Co do temp na przykład, co do agudnik w sonacie H-moll czy Barcarolle, myślę, że tempa są dosyć podobne, które wybierałem na konkursie chopinowskim. Są to drobne wahnięcia wynikające czasami
z określonej emocji w danej chwili, która się kreuje, ale też i no, z pewnego podejścia, które jest typowe dla pracy w studiu. Także ja bym był bardzo ciekawy, jakie będą głosy publiczności, jakie będą głosy słuchaczy na temat tych interpretacji, bo na pewno pokuszą się o porównywanie sonaty Hamul i Barcaroli z pierwszego i drugiego etapu konkursu w 2005. No to nie ulega wątpliwości, z pewnością tak się stanie, to samo się, że tak powiem, narzuca. Twoje poprzednie płyty z muzyką Chopina to był komplet preludiów, to był komplet polonezów. Czy ta płyta... Takie płyty są, pamiętam o nich, ale nie wracam już do tych interpretacji, do tych nagrań, bo to jest zamknięta sprawa, zamknięty rozdział. To bardzo ciekawe, co powiedziałeś. To znaczy nie wracasz do płyt, ale rozumiem, że repertuar cały czas masz. To te preludia i te polonezy to jest nadal rzecz, którą ty masz w głowie, w sercu i w palcach. Tak, rzeczywiście do polonezów, których od pewnego czasu wróciłem i gram je na koncertach, natomiast preludia, muszę powiedzieć, że po roku 2008 to jest rzeczywiście sprawa zamknięta. Jakoś nie czuję takiego, nie chcę powiedzieć ochoty, bo kocham ten cykl, kocham te preludia, ale nie czuję motywacji, żeby wracać do tego i pokazywać to na nowo i wypowiadać się w tych formach na nowo. Natomiast poczułem to w innych rzeczach, które grałem wcześniej. Może taki moment nastąpi z preludiami. Zobaczymy, poczekajmy jeszcze parę lat albo kilkanaście. Tamte płyty były takie stricte monograficzne, komplet, komplet. Czy ta płyta, to jest ta najnowsza z sonatami, to jest tak naprawdę sonaty, to są naprawdę dwie sonaty i pretekst, żeby jeszcze te dwa utwory obok umieścić, czy to jest pomyślane w kategoriach recitalu? A więc pewnego wyboru, trochę subiektywnego, trochę na zasadzie pewnych twoich skojarzeń i asocjacji, które od jednego utworu prowadzą do następnego. Tutaj nie ukrywam, że siła, duża siła ciężkości spoczywa na tych sonatach. I początkowo był taki pomysł, żeby nagrać tylko sonatę bemol i sonatę hamol. Później drugi pomysł, Deutsche Grammophon namawiało mnie na pierwszą sonatę, żeby był już taki pełen cykl trzech sonat. No właśnie. I ja rzeczywiście zacząłem pracować nad pierwszą sonatą c-moll, ale stwierdziłem, że to jeszcze nie jest ten czas, żebym mógł ten utwór... Jakoś nie przekonuje mnie to jeszcze. Nie dojrzałem jeszcze do tego utworu sonata, tak? Ale nie wykluczam, że taki moment nastąpi. Tutaj jest jakby ścieżka zarysowana, furtka jest otwarta, jest zielone światło ze strony producentów, że kiedy poczuję we właściwy moment, to mogę tę sonatę zarejestrować, no i wtedy rzeczywiście będzie ten komplet i po jakimś czasie będzie można jakby zrobić taką reedycję i wydać na przykład na jednym czy dwóch krążkach no te właśnie trzy sonaty. No i później ten trzeci pomysł, który mi się wydaje chyba najbardziej trafny na ten moment, to jest jakby połączenie nocturnu fismol z sonatą bemol i no, ten epilog w postaci Barcaroli Fisdur, która też no, jakoś jest takim dopowiedzeniem sonaty hamol. I to rzeczywiście wzięło się z koncertu. Tak konstruowałem drugą część recitali, że zwykle właśnie zaczynałem nocturnem fismol. Później dokładałem jeszcze do tego czasami fantazję opus 49. No i na koniec sonata bemol. Także tutaj jest to w jakimś sensie nawiązanie do recitali, których naprawdę było sporo z tym repertuarem, zwłaszcza w latach, jeżeli idzie o sonatę hamol, to były lata 2010-2013 i później przyszedł czas na sonatę bemol do roku 2017. Także no, wróciłem do tych doświadczeń, wróciłem do tych pomysłów. No i mamy płytę. Jesteś szalenie skromny, bo powiedziałeś, że chyba nie dojrzałeś do sonaty c-moll, tej pierwszej sonaty młodzieńczej Chopina, podczas gdy wielu pianistów powiedziałoby po prostu, że ta sonata jest nie dość dojrzała. Tak, to znaczy ktoś może złośliwie powiedzieć, że mówi, że nie dojrzał do sonaty c-moll, a dojrzał do bemol i hamol, tak? Nie, myślę, że po prostu starałeś się być bardzo poprawny, uprzejmy w stosunku do Chopina, że nie wypada powiedzieć, że ta sonata jest wczesna i może właśnie mało doskonała. Nie powiedziałbym, że mało doskonała. Ona jest piękna,
ale chcę być całkowicie przekonany do tego utworu, żeby nie było właśnie takich emocjonalnych fałszów, które jednak publiczność od razu wyczuwa, że ten utwór nie do końca chyba w nim gra. I nie chcę dopuścić do takiej sytuacji po prostu. Także na razie gram ją dla siebie i czekam na odpowiedni czas. Zmieńmy teraz na chwilę ten obszar z twojej działalności solistycznej na kameralistykę. Słyszałem twój ostatni recital z Bomsorikiem w Dusznikach. Było to wspaniałe przeżycie, zresztą miałem także tę przyjemność dzielenia się tym nagraniem na antenie programu Drugiego Polskiego Radia ze słuchaczami Dwójki. I muszę powiedzieć, że słuchałem tego nagrania również z ogromnymi, bardzo pozytywnymi, znakomitymi emocjami dotyczącymi tego waszego partnerstwa, tego bycia. Z jednej strony wydaje mi się bardzo różnymi osobowościami, a z drugiej strony znakomicie, być może właśnie na zasadzie pewnego kontrastu osobowości, znakomicie ze sobą grającymi partnerami, kameralistami. Powiedziałeś wtedy przy okazji tego recitalu w Dusznikach, że to jest jakiś już też zamknięty etap. Czy myślisz, że kameralistyka powróci, czy z Bomsorikiem, czy w ogóle na razie jeszcze nie myślisz o tym, co to będzie? No właśnie, ja rzeczywiście tak powiedziałem, że na pewien czas się rozstajemy, ale jakoś nie możemy się rozstać i za niecałe 2 tygodnie gramy koncert z okazji 30-lecia istnienia sali koncertowej w Seulu, Arts Center Seul. Mamy też już pewne plany co do sonaty Paderewskiego, chociaż one rzeczywiście muszą trochę poczekać, tak jak powiedziałem, ze względu na naszą solową działalność. Ale nie odkładam kameralistyki. Ona cały czas gdzieś we mnie pracuje. Nawet jak gram koncerty z orkiestrą, to bardziej teraz kameralnie patrzę na niektóre utwory, bardziej kameralnie myślę. Także to jest potrzebne i to na pewno nas wzbogaca. Także ten nurt będzie rozwijany, to mogę zapewnić. I myślę, że robimy też teraz koncert potrójny Beethovena. Będziemy go wykonywali już w tym roku, końcówka tego roku w różnych miejscach. Także kameralistyka rozwija się też swoim torem oczywiście. To skoro koncert potrójny, to tam pewnie jeszcze jakiś wiolonczelista się pojawi. Jest już na oku, jest wiolonczelista z Deutsche Grammophon. Są plany, żeby ten koncert wykonać na 125-lecie Deutsche Grammophon 6 grudnia w Berlinie. Także no, propozycje są dosyć ciekawe. I poznamy nazwisko tego wiolonczelisty albo wiolonczelistki za czas jakiś, czy możesz uchylić rąbka tajemnicy? To jest wiolonczelista, z którym będziemy grać. No dobrze, to rozumiem, że to jest jeszcze owiane mgłą tajemnicy. Dowiedziałem się z swoich mediów społecznościowych, że wybrałeś nowy fortepian Steinwaya. Gratuluję instrumentu, który, no, jak rozumiem, jest jakimś twoim wymarzonym narzędziem pracy artystycznej, tworzenia. Czy to będzie fortepian, z którym będziesz jeździć po świecie, czy raczej będziesz go mieć u siebie i przy nim będziesz się przygotowywać do recitali, do koncertów? Nie wszędzie, ale już rzeczywiście było kilka koncertów, że zabrałem ten fortepian. No, mam jeszcze drugą klawiaturę do niego, także to jest taka ciekawostka, bo rzeczywiście w moich warunkach domowych, co prawda mam no, dosyć dobre studio, dobrą przestrzeń, ale potrzebna była druga klawiatura, drugi mechanizm, który jednak będzie dopasowany do tej akustyki, do tych takich przestrzeni nieco mniejszych, bardziej kameralnych i rzeczywiście on się też, ta mechanika dosyć dobrze sprawdza w takich mniejszych salach koncertowych. Natomiast już ten właściwy mechanizm, no to jest, jak ja to mówię, no taka dosyć potężna armata, w sensie wolumenu brzmienia i rzeczywiście znakomicie się sprawdza w dużych salach i trudnych akustykach, takich bym powiedział bardziej suchych, gdzie rzeczywiście ten wolumen musi być dosyć duży. Jest to fortepian, który zakupiłem rok temu, w czerwcu dokładnie. No, nie mógłbym jakby zrealizować tego marzenia, gdyby nie amerykańska nagroda Gilmour, którą otrzymałem w 2014 roku. To rzeczywiście ułatwiło mi realizację tego planu, tego marzenia. No, fortepian rzeczywiście znakomity i tam, gdzie wiem, że mogą być problemy z instrumentem w jakimś ośrodku, w jakiejś sali koncertowej, to rzeczywiście no, wtedy zabieram ten fortepian ze sobą. A czy mógłbyś w takim razie słuchaczom przybliżyć tę kwestię klawiatur?
Czym się różni klawiatura, o której mówisz, że jest taka bardziej do kameralistyki, a czym się różni klawiatura, którą wykorzystywałbyś w tych wielkich salach koncertowych? Czy to jest kwestia tak zwanej ciężkości klawiatury, twardości, czy tam są jeszcze jakieś inne tajemnice, które można by wyjaśnić słuchaczom? Właśnie klawiatura, o dziwo, w sensie ciężkości, jedna i druga, jest dosyć podobna. To nie jest jakiś bardzo ciężki mechanizm, to jest nawet dosyć lekki, bardzo przyjemnie się gra. Natomiast w sensie barwy różnią się dosyć mocno. Ta, na której ćwiczę w domu czy w mniejszych przestrzeniach, ma taką dosyć ciepłą barwę, ale nie matową. Jest też ten dzwoneczek charakterystyczny dla Stanwaya. Bardzo, bardzo jest to piękna mechanika, bardzo pięknie mi się Mozarta na niej ostatnio grało. Natomiast ta druga też oczywiście dysponuje ciepłą barwą. Tutaj duża rola oczywiście moich palców i odpowiedniego podejścia. Ale no są tutaj te możliwości brzmieniowe, możliwości wolumenowe dosyć duże. Dosyć łatwo osiągnąć dużą dynamikę w dużej sali koncertowej. Jest to dźwięk dosyć jasny, bardzo pojemny, bardzo masywny. Piękne basy, nie są to tak zwane basy gumowe, ale autentycznie takie, jest to taki potężny stanwayowski dzwon. No, jest to instrument bardzo wygodny też pod względem takiej mechaniki grania, pod względem technicznym. Także dobry egzemplarz, dobry zakup. No bardzo Ci tego zakupu gratuluję, ale od razu też przychodzi mi na myśl skojarzenie, jeśli chodzi o stosunek do instrumentu i taką tendencję, żeby coś w nim poprawiać, czy go dostosowywać do bieżących warunków, przychodzi mi na myśl skojarzenie z Christianem Zimmermanem, który, jak pamiętamy, od samego początku był Twoim guru, byłeś z nim no, w takim rodzaju też artystycznej przyjaźni. Wiadomo, że Christian Zimmerman bardzo w tej chwili często głęboko ingeruje w mechanikę fortepianu. Czy Ty byłbyś skłonny też iść w tym kierunku? Być może. Na razie nie odważyłem się na strojenie, czy nawet jakieś korekty przed koncertem fortepianu. Natomiast u siebie w domu troszeczkę próbowałem i próbuję. Mam pełne zaufanie do stroiciela z Filharmonii Narodowej, do Jarka Bednarskiego, który rzeczywiście, zwłaszcza tutaj w Polsce, ale też i na niektóre koncerty za granicą, przygotowuje mi fortepiany. Jak i też stroiciel z Concerthebe z Amsterdamu, Michel Brandis. Tutaj właśnie dwójka tych stroicieli rzeczywiście jakby już zna moje upodobania i fortepiany bardzo dobrze przygotowują zarówno do koncertów, jak i w studio do nagrań. Także na kolejną płytę, o której nie będę tutaj jakoś za dużo mówił. W ogóle nic nie powiedziałeś o tej płycie z wyjątkiem tego, że będzie, więc cokolwiek byś na ten temat powiedział, to byłby... To my tutaj rozmawiamy o tej płycie, która niebawem się ukaże, bądź już się może ukazała w niektórych miejscach. Ale już to jest w jakimś sensie sprawa zamknięta i myśli no się i o następnym projekcie, także to już we mnie też pracuje. To będzie repertuar szopenowski czy zupełnie inny? Zupełnie inny. Mhm. Klasyki. Ja nie ukrywam, że z ogromnym sentymentem, ale też i przyjemnością sięgnąłem po Twoją pierwszą płytę, tą wydaną jeszcze przed konkursem chopinowskim, tam gdzie była sonata G-moll Schumana. Czy ten repertuar, który wtedy nagrałeś i tak naprawdę pokazałeś światu, to jest rzecz, która jeszcze Ci jakoś towarzyszy, czy to już jest w ogóle zamknięty rozdział? Nie, właśnie tu nie jest zamknięty rozdział. Do sonaty G-moll Schumana to poczułem taki jakiś impuls wewnętrzny. Wróciłem w roku 2017 i grałem ją przez cały sezon w drugiej części recitalu. Łączyłem to z Chopinem, a w pierwszej części była klasyka, Mozart i Beethoven. I czułem, żeby się tak trochę na nowo wypowiedzieć w tej sonacie. Byłem bardziej, mówiąc trochę kolokwialnie, zwariowany w tej sonacie. Były rzeczywiście... Bo ona jest zwariowana. Jest, ale na moim pierwszym nagraniu jest nieco mniej zwariowana, bo w roku 2016 poczułem, że można ją zagrać troszeczkę inaczej. I rzeczywiście te tempa, które Schumann tam sugeruje... Tak szybko, jak to możliwe, a potem jeszcze szybciej. Tak, to prawie anegdotyczne.
ale nie tylko w kierunku tempa, po prostu jest ona w tej chwili no, ciekawsza i myślę, że to też jest jakiś naturalny proces jakiegoś takiego dojrzewania ogólnie w życiu. A powiedz mi, bo rocznik 1985 oznacza, że nie skończyłeś jeszcze 40, a biorąc pod uwagę to, jak rzadko zdarza nam się rozmawiać, nie będę czekać na jakiś okrągły jubileusz, zresztą ta fetyszyzacja okrągłych dat jest mi jakoś nie całkiem bliska. Powiedz mi, czy przez te lata wydarzyło się w twoim życiu coś takiego, co czujesz, że cię jakoś bardzo zmieniło? Coś, co sprawiło, że nagle poczułeś się innym człowiekiem, innym artystą? No tak, tutaj już musielibyśmy dotknąć, a tego nie za bardzo lubię w mediach robić, spraw osobistych, spraw dosyć intymnych. Na pewno były takie momenty, były takie doświadczenia, były takie historie, takie przeżycia, które miały dosyć duży wpływ na to, jak postrzegać mnie jako muzyka, artystę. Mhm. Niektóre momenty były bardzo dobre, niektóre były trochę przykre, niektóre nieuniknione, ale wszystkie ważne i wszystkie miały wpływ. I jak patrzę na to z perspektywy i może jeszcze jak minie trochę więcej lat, to myślę, że jednak wpływ budujący na bycie muzykiem koncertującym. Nie będę cię nakłaniał do bardzo osobistych zwierzeń i wynurzeń. Raczej chodzi mi właśnie o to, na ile ważne doświadczenia życiowe budują czy konstruują osobowość artystyczną. I jak rozumiem, czujesz ten wpływ. Czuję ten wpływ. Tak niektórzy mówią, że to, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Rzeczywiście coś w tym jest. Chociaż czasami było dosyć dramatycznie, ale jednak żyję i myślę, że jeżeli uporamy się z pewnymi rzeczami trudnymi, to później to nas rzeczywiście buduje i wzmacnia. Także no tak w moim wypadku się stało i jestem z tego powodu w tej chwili szczęśliwy. No, bardzo się cieszę, bardzo ci gratuluję też tego poczucia wewnętrznego szczęścia, jak rozumiem, takiej równowagi. W takim razie wróćmy jeszcze do tego wątku konkursów chopinowskich. Ten twój konkurs z 2005 roku był szczególny także z tego powodu, że był trzyetapowy. Jak kiedy sięgam pamięcią do tego konkursu, pamiętam ten monstrualnie ciężki, rozbudowany pierwszy etap. Potem były konkursy już w tym tradycyjnym trybie czteroetapowym, czy też trzy etapy z finałem. Powiedz, czy śledziłeś potem te konkursy po 2005 roku, a zwłaszcza czy przysłuchiwałeś się tym ubiegłorocznym konkursowym zmaganiom i czy miałeś jakichś swoich faworytów, a może coś ci zdziwiło, może coś cię... Jeżeli idzie o konkursy chopinowskie, to śledziłem, ale z opóźnieniem, to znaczy po werdykcie. Nie śledziłem tych konkursów, bo to chyba były trzy konkursy już od mojego w 2005 roku. Nigdy nie śledziłem bezpośrednio, bo zawsze albo byłem w Japonii, w 2010 roku byłem w Japonii na turnę, jeszcze była zmiana czasu, więc to też utrudnia. I na ostatnim, 2021 rok, też byłem w Japonii. Natomiast konkurs w 2015 byłem na wakacjach na Capri, i wtedy odciąłem się od świata i spędzałem czas zupełnie inaczej. Natomiast później oczywiście, dzięki internetowi, odsłuchiwałem różne nagrania, ale to już nie jest takie śledzenie jakby wszystkich uczestników i już wiadomo, jaki jest werdykt, więc głównie koncentrowałem i koncentruję się na finalistach, na laureatach i to mnie najbardziej ciekawi. Chyba że ktoś zasugeruje, że na przykład była jakaś ciekawa interpretacja, ale ona później nie została nagrodzona, nie została dopuszczona i jest jakaś mała kontrowersja, no to wtedy to też jakoś dla siebie weryfikuję. Jedyny konkurs, który śledziłem bezpośrednio, to był konkurs Wieniawskiego w 2016 roku, kiedy Bomsori Kim zdobywała tam drugą nagrodę i to rzeczywiście przeżywałem dosyć mocno, no i stąd oczywiście też potem współpraca z Bomsori i nasza przyjaźń i tak dalej. Natomiast co do konkursów chopinowskich, to zawsze były jakieś utrudnienia, bądź tak jak w 2015 roku nie chciałem jakby przypominać sobie atmosfery konkursowej. Dopiero poczekałem, aż sprawa nieco ucichnie i będzie już werdykt. I wtedy już się koncentruję na tym ostatnim etapie najbardziej i na laureatach i później wracam do poprzednich etapów. Natomiast co do jakichś kontrowersji czy do jakichś takich rzeczy, które mnie zaskoczyły, nie aż tak bardzo mocno, tak bym powiedział. Raczej przychylam się do
do decyzji jury. Wiadomo, że to jest kwestia gustu. Czasami żałujemy pewnych pianistów, czy żałujemy pewnych interpretacji, które jakoś tam do nas przemówiły w danym momencie. Ale później z perspektywy czasu też na pewno jakoś inaczej na to patrzymy, inaczej oceniamy. Nie chcę tutaj się wypowiadać, wchodzić w jakieś takie szczegóły, a już nie daj Boże kogoś krytykować. Nie taka jest moja rola. Jakby naszym zadaniem jest służyć sztuce i myślę, że ci pianiści, którzy pojawiali się na ostatnich konkursach, na pewno takie podejście mają. Wiesz, ja nawet bym nie chciał, żebyś ty kogoś krytykował, czy szczególnie wychwalał, natomiast może inaczej zadam to pytanie, bo kiedy obserwowaliśmy, słuchaliśmy konkursu w 2021 roku, a więc tego ostatniego, to chyba w większości byliśmy zgodni, różniąc się nawet często w odbiorze poszczególnych wykonawców, że nastąpiła jakaś zmiana estetyczna dość istotna, czy też pewna zmiana podejścia do muzyki Chopina wśród tych pianistów najmłodszego, wkraczającego na estrady pokolenia. I chyba zaakceptowaliśmy tę zmianę, ale ciekaw jestem, czy ty również odnosisz wrażenie, że po prostu Chopina teraz się gra jakoś inaczej. No właśnie nie odnoszę takiego wrażenia. Nie wiem, czy to jest taka jakaś duża zmiana. Na pewno nie jest to zmiana, jeśli takowa jest, która wchodzi w jakiś konflikt. Czy to z jego stylem, z naszym jakimiś też, z tradycją. Ja bym powiedział, że to może jest jakiś taki dialog z tradycją, ale nie całkowite odcięcie się od tego. Powiedz, jaki jest w tej chwili twój świat, twój krąg kompozytorski? Powiedziałeś o tym powrocie do sonaty Schumana. Wiemy, że Chopin jest zawsze w centrum twojego zainteresowania. Niedawno była płyta z recitalem bachowskim. Z jakimi kompozytorami jesteś teraz w najbliższej komitywie? No właśnie Schumann, koncert fortepianowy Schumana, który pokazuje i będę pokazywał teraz dosyć często. Też dosyć często, muszę powiedzieć, koncerty Chopina. To chętnie promotorzy różnych ośrodków, różnych koncertów proszę o tego Chopina, o koncert F-moll ostatnio. Na przykład festiwal w Lucernie poprosił o koncerty F-moll, maestro Ricardo Chailly też poprosił właśnie o ten drugi Chopina. Także ten Chopin cały czas jest i będzie. Także romantyczny styl, koncert Schumana. Ale też tak jak wspomniałem Beethoven ze względu na kamerystykę, a więc sonaty skrzypcowe, jak i też koncert potrójny. Poniekąd też koncerty fortepianowe, związane jest to z moimi przyszłymi planami. Mozart, dużo Mozarta, nie tylko kameralnie, ale też właśnie koncerty fortepianowe i sonaty, ale też inne formy, jak na przykład ronda. Także ten styl klasyczny, no i oczywiście impresjonizm i ekspresjonizm. Debussy, tutaj nie będę oryginalny, bo to jest taki trochę konik też. Debussy i Szymanowski, to ten nurt bardzo mocno ostatnio rozwijałem na moim nowym fortepianie. A czy w ogóle myślisz o takiej bieżącej współczesności, o graniu muzyki naszych czasów, XXI wieku? Jest pewien kompozytor, który pisze koncert fortepianowy dla mnie, także będzie coś na rzeczy za jakiś czas. Kompozytor z jakiego obszaru? Europa? Polska. Polska. No to będziemy się w takim razie bardzo wnikliwie przysłuchiwać, bo rozumiem, że nie zdradzisz, kto pisze ten koncert dla siebie, czy może... Nie mogę. Nie możesz. Dobrze, w takim razie liczę na to, że niebawem się dowiemy. A właśnie, jaka to może być perspektywa czasowa? Będzie to związane z pewnym jubileuszem, myślę. Bydgoskim jubileuszem. Myślę, że to będzie rok 2026. Coś tak intuicja. Coś ci tak intuicja podpowiada. Dobrze, będziemy w takim razie czekać do 2026 roku, rozpytując zaprzyjaźnionych kompozytorów, czy czegoś nie wiedzą. Rafale, czy zdajesz sobie sprawę, czy może wiesz, czy pamiętasz, jakie mamy w radiowym archiwum najwcześniejsze twoje nagrania? Myślę, że jest to rok 1996. Koncert w studio imienia Lutosławskiego. To był taki koncert uczniów, którzy wygrali, czy byli laureatami ogólnopolskich konkursów muzycznych. Między innymi grał tam Kuba Jakowicz,
a ja grałem chyba na jednym z koncertów Preludium i Fugę Demol z drugiego tomu Das Worte Perlite Klavier Bacha i Nocturne Hadur Chopina i Sonatę Scarlatti. Masz doskonałą pamięć. Ja muszę powiedzieć, że z ogromną radością odkryłem te nagrania w radiowym archiwum. Czy zgodziłbyś się, żebyśmy podzielili się teraz tymi najwcześniejszymi twoimi nagraniami na antenie, czy niekoniecznie? Tak, nie będę tego sprawdzał, także zgodzę się w ciemno, bo tutaj no byłem dzieckiem wtedy, byłem zadowolony jakoś tam z koncertu, to był 96 rok, a później chyba był 96 też, jakoś po kilku miesiącach grałem, nie, to był 97 rok, czerwiec, Radio Wis, koncert z Andrzejem Straszyńskim i Polską Orkiestrą Radiową, koncert Adur Bacha. To był mój pierwszy występ w ogóle z orkiestrą, także duże przeżycie i pierwsza transmisja na żywo ogólnopolska. Rafale, także i to nagranie jest w archiwum. Potem jeszcze jest nagranie koncertu Adur Lista z Polską Orkiestrą Radiową. I potem już Duszniki, twój recital sprzed konkursu chopinowskiego. Jerzym Maksymiukiem na jego jubileusz, na jego urodziny, to grałem koncert Mozarta w 2006 roku, to już było po konkursie chopinowskim. No i też takie mniejsze koncerty, pamiętam takie audycje na przykład z Arturem Barcisiem, z profesorem Zinem, chopinowskie takie pejzaże, tam młodzieńcze utwory Chopina, jakieś wariacje B-dur opus 12, polonezy, młodzieńcze gismol, demol, także to chyba 98 rok jakoś, tak 99 też. Muszę powiedzieć, że opis tego twojego nagrania z 96 roku no, budzi serdeczny uśmiech, bo tam jest napisane tak. Rafał Blechacz, 11 lat, uczeń 6 klasy szkoły muzycznej w Bydgoszczy. Tak, 6 klasa, tak. Pierwszy stopień jeszcze. Drogi Rafale, powiedz, czego ci można życzyć teraz na te nadchodzące miesiące, nadchodzące lata? Staram się nie wybiegać w przyszłość. Patrzę na to, co jest tutaj i teraz, a więc czekające mnie koncerty. Mam dobre nastawienie, ale oczywiście niczego w życiu do końca nie możemy być pewni. Także życzmy sobie zdrowia, życzmy sobie, żeby żadna inna pandemia już do nas nie wróciła, żadne uciążliwe restrykcje, które by, nie daj Boże, zahamowały nasz zawód ponownie. Myślę, że ten czas nie wróci, ale dmuchajmy też na zimne. Rafale, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Życzmy sobie tego wszystkiego nawzajem. Tobie przede wszystkim jednak życzę wspaniałych sukcesów, osiągnięć artystycznych, kolejnych nagród doceniających ciebie, twój talent, twoją sztukę. No i pochylamy się teraz nad twoją nową chopinowską płytą. Wszystkiego dobrego. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję wzajemnie.